No cześć, witam wszystkich na moim kanale, więc popełniłem błąd. Popełniłem błąd w mojej analizie, w mojej metodologii i to jest straszna gafa. A wielka, wielka pomyłka na moim poprzednim filmie. A film był o tym, jest o tym, bo go nie wymazałem i chyba go zostawię. Dam go jako linka do tego filmu, który właśnie mówi, co w poprzednim filmie spieprzyłem. A jeżeli chcecie tamten film obejrzeć, to proszę bardzo, link jest poniżej. Teraz, dlaczego ten film poprzedni spieprzyłem całkowicie? Kompletna gafa. Ups. Więc na początku wszystko było dobrze. Dałem Jezusa, dałem jego, to co pokazał, tą logikę jego, że z tych wszystkich zgonów w USA, które są podane, wszystkie zgony oprócz 6%, czyli 94% zgonów w USA, które są notowane oficjalnie jako umarli na COVID-a, te zgony, 94%, mają też inne choroby. I to wygląda na to, że wszystkie te zgony, 94%, które miały inne choroby, wszystko to było notowane jako umarł na COVID, ponieważ jak mieli COVID-a, to nie chce mi się teraz pokazać, bo to zamknąłem, ale oficjalnie szło nakaz, prikaz z góry, z organizacji zdrowotnych i biurokracji amerykańskich, że jeżeli ktoś miał COVID-a i miał inne choroby, to notujemy, że umarł na COVID-a. I to jest prawda. Więc jeżeli ktoś chorował na grypę, zawał, arytmię i miał COVID-a, to oficjalnie umarł na COVID-a, mimo że miał zawał, że miał zastrzelenie i tak dalej, i tak dalej. I wychodzi na to, że 94% ludzi, którzy oficjalnie jest notowanych jako zgony na COVID-a, ze wszystkich zgonów na COVID-a w USA, 94% miało inne choroby. Tylko 6% ludzi z tych wszystkich, którzy są oficjalnie zanotowani, że umarli, zginęli przez COVID-a, nie mieli innych chorób oprócz tego COVID-a. Ok? Więc wygląda to teraz na wielkie, wielkie oszustwo, ponieważ oficjalnie jest, że w USA wszystkie choroby, jeżeli ktoś miał dużo chorób, 2-3 choroby i jedną z nich był COVID, to wszystko zawsze pisali, że umarł na COVID. Nieważne, czy o zawał, arytmię, grypę, nie mógł oddychać i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było COVID. Więc to wygląda na wielką ściemę. I ja o tym zrobiłem film. I wszystko miało ręce i nogi w tym filmie. Tu właśnie jest to mówione, że tylko 6% z tych wszystkich zgonów, które są notowane jako COVID, tylko 6% nie miało innych chorób, tylko COVID. Natomiast 94% tych wszystkich zgonów na COVID-a miały inne choroby. I to wygląda na wielką, wielką ściemę. Więc wujek zrobił o tym film. I wujek zdobył bardzo dobrą informację tutaj na oficjalnej stronie CDC, którą wam dałem, najważniejsze źródło. I to jest to źródło. I co na tym źródle mamy? Mamy najważniejsze właśnie tą rubrykę tutaj. Wszystkie śmierci, które miały COVID chorobę. Czyli oficjalnie uznano, że umarli na COVID-a. 164 280. Ale tak jak powiedziałem, to dalej mówi, że te zgony tutaj oni uwzględniali, jeżeli miałeś pneumonię albo influenzę, czyli grypę i zapalenie płuc, influenza to grypa, pneumonia to zapalenie płuc, to oni to uznawali, że ty umarłeś na COVID, ok? I teraz oczywiście poszedłem logicznym tropem, no to trzeba porównać 2020 dane z 2019. I w tym momencie się pomyliłem bardzo, ponieważ wziąłem dane, wszystkie zgony, które były zapisane jako COVID i porównałem do
pneumonii i influenzy, przepraszam, czyli grypy i zapalenie płuc 2019. Ale nie wziąłem, ponieważ ta okazało się, że to jest trochę do dupy tutaj, ponieważ te wszystkie są bezużyteczne rubryki, bo tutaj jest napisane rubryka śmierć z pneumonią z lub bez COVID-19, bez influenzy. To co to mi daje? A tu mamy śmierć z COVID-em i pneumonią bez influenzy. Okej. A tu mamy śmierć z influenzą z lub bez COVID-a z albo pneumonii. Okej, to trochę do dupy, tu nie ma co porównywać. Więc ja zrobiłem wielki błąd, ponieważ porównałem liczbę zgonów w 2019, pneumonii, influenzy, grypy i zapalenia płuc 2019 z COVID-em 2020. Ale nie wziąłem pod uwagę liczby influenzy i pneumonii, grypy i zapalenia płuc w 2020, ponieważ nie ma tutaj. Tutaj ta grypa i influenza nie jest odizolowana od COVID-a. Więc znalazłem zdecydowanie lepsze źródło. To jest tygodniowe zgony w USA, stan po stanie, tydzień po tygodniu. I to jest złoto. Więc mamy tutaj jurysdykcję, czyli gdzie to się stało. I mamy tutaj, zaczynamy alfabetycznie od Alabamy i idziemy dalej. Tutaj jest, który to jest rok. Tutaj jest, który to jest tydzień. Widzimy, że pierwszy tydzień kończy się, właśnie weekending, kończy się 1.5.2019, czyli pierwsze 5 dni, później następny tydzień kończy się 1.12, trzeci tydzień to 1.19 się kończy i tak dalej, i tak dalej. Następnie mamy rubrykę all cause, czyli wszystkie zgony w tym tygodniu. Pierwszy tydzień 2019 w Alabamie. Okay. I tutaj mamy naturalne zgony. I tutaj mamy różne choroby. Septycemia, malignant neoplazmy, diabetes, czyli cukrzycy, Alzheimera. Nasza właśnie tym, co jesteśmy zainteresowani na teraz będzie, influenza i pneumonia, czyli grypa i zapalenie płuc. Chronic lower respiratory diseases, czyli to są chroniczne, to chroniczne, że nie możesz oddychać. To są inne choroby, że nie możesz oddychać, czyli niechroniczne, nieciągłe. To nas nie obchodzi. Nefrytys, nefrotyk i tak dalej. Tu są symptomy, signs abnormal, kliniczne i tak dalej. Dalej mamy serduszko. Dalej mamy cerebrovascular, to nas nie obchodzi. I na końcu mamy COVID, gdzie jest COVID multiple cause of death, czyli COVID, który ma nie jest sam. Czyli była choroba COVID i pacjent, który zginął, miał inne choroby, oprócz COVID-a miał inne choroby. A tutaj jest COVID, gdzie tylko COVID występował. To jest złoto. Więc chciałem to wszystko zrobić sumkę, ale okazało się, że to już sumkę dla mnie zrobili. Jak widzimy, jest United States. I idzie pierwszy tydzień, który kończy się 5 stycznia 2019, ile osób zginęło w USA na różne właśnie, w różnych kategoriach. Absolutne złoto. Tego szukałem, tego nie mogłem znaleźć i to mi nie 5 minut zajęło, to mi zajęło godzinę szukania. Nie mogłem tego absolutnie znaleźć, to jest cholernie ciężko znaleźć. Ale ja to znalazłem, jestem naprawdę dumny z siebie. Więc teraz zrobimy prawdziwe porównanie i zobaczymy naprawdę teraz, co jest grane. Teraz idzie cała prawda według oficjalnych źródeł USA. Pamiętajmy, to są oficjalne. Czy chcecie wierzyć, czy nie? Analizujemy oficjalne statystyki, numery zgonów, ile ludzi zginęło, według oficjalnych statystyk, według oficjalnych biur, biurokracji rządu amerykańskiego. Okay? To jest CDC. To jest
Center for Disease Control and Prevention, strona rządowa, .gov, stąd to wziąłem, podam linkę. I tutaj mamy właśnie, jakie tu są kolumny. Okay? Musiałem trochę poprawić to, ponieważ tutaj wychodziło poza, to się źle podzieliło, jak było dwa słowa tutaj, to się dzieliło więcej. Później mamy New York City, więc to poszło na trzy, musiałem to wszystko skopiować na lewo i tak dalej, nieważne. Trochę mi to zajęło, ale zrobiłem to. Następnie, co zrobiłem, to nas interesuje tylko United States, jako cały kraj. Więc mamy tutaj skopiowane to samo, co w oficjalnej, Weekly Counts of Deaths, czyli ile ludzi zginęło w danym tygodniu, i skopiowałem tylko tutaj na całe Stany Zjednoczone, bez stan, bez postanie, ponieważ Alabama i tak dalej mnie interesuje. Mnie interesuje Stany Zjednoczone jako całość. I tutaj mamy tydzień po tygodniu. Teraz. Tu się kończy 2020. Ile mamy zgonów? W 33 tygodniu, który jest 8-15. To ma sens, prawda? Więc jak tutaj zrobiłem porównania, zrobiłem to tylko do 33 tygodnia. Mimo że oczywiście mamy dane tutaj 2019 do tygodni 52. Ponieważ porównujemy tylko do 33 tygodni. Do tej rubryki. Okay. Wszystko ma na razie sens, ręce i nogi. Chyba nie jest to trudne podążać za tutaj logiką. I tutaj skopiowałem oczywiście, który to rok, który tydzień, kiedy tydzień się skończył, ile ludzi zginęło, total, suma, tutaj ile naturalnych zginęło, czyli nie w wypadkach samochodowych i tak dalej. Tutaj dalej, septycemia, maligne neoplazmy, cukrzycy, diabetycy, Alzheimera, influenza i pneumonia, czy muszę tłumaczyć, grypa i zapalenie, chronic lower respiratory, jak ktoś nie mógł oddychać i tak dalej. To jest dokładnie to samo, co poprzednie. Okay. Co poprzednie. Więc tu jest rok 2019, ale nie cały, tylko do 33 tygodnia. Tu jest rok 2020, który do tej pory mamy dane, czyli do 33 tydzień, który się skończył 8-15-2020. Złoto. Ok, patrzymy. Ile umarło ludzi na początku? To jest najważniejsze. Co się okazuje? Zrobiliśmy tutaj sumę od E2 do E34. Więc może to pokażę. E2 zaczynamy stąd, żeby nie było, że coś nie tak jest. Do 34, czyli tutaj mamy do 33 tygodnia roku 2019. Dalej nas nie interesuje, bo porównujemy tydzień po tygodniu roku 2019 do 2020. I tu niestety muszę obalić moją teorię spiskową, że się myliłem, że mieliście rację, że nie ma żadnego wirusa. Ponieważ przynajmniej według danych oficjalnych, okay, rok 2009 od pierwszy tydzień do 33 tygodnia, jak wszystkie tutaj śmierci dodałem, wyszło mi 1,817,766 zgonów. 2020 od tygodnia numer 1 do tygodnia 33. 8-15. Wyszło mi 2,002,338, jeżeli dobrze liczę, tak? Tu mamy różnicę. Różnica między, jak porównujemy, tydzień 1 i wszystkie tygodnie od 1 do 33, rok 2019 i 2020, wychodzi nam różnica 184 tysiące ekstra zgonów. Tu mówimy o wszystkie zgony. Mówimy o też wypadkach, postrzeleniach i tak dalej. Okay? Tutaj mamy naturalne zgony, czyli niezastrzelone i tak dalej. Naturalne zgony, jak widzimy, rok 2019, 1,658,617. 2020, to samo, od
pierwszego tygodnia do tygodnia numer 33 w roku 2020. 1,855,149. To jest różnica tylko w naturalnych zgonach. 196,532. To są ekstra zgony. I nie porównujemy całego roku do tam... Chyba rozumiemy. Nie muszę tłumaczyć dalej, nie? Więc mamy, porównując tylko od pierwszego tygodnia do 33 tygodnia, rok 2019-2020, mamy różnicę 196,532. Jeżeli chodzi o influenzę i pneumonię, czyli zawsze zapominam, co to jest, a grypa i zapalenie płuc, to w roku 2019 pierwsze 33 tygodnie 34 tysiące. 2020 i to właśnie popełniłem błąd. 2020 37,688. 37 tysięcy. Wujku Timo, czy tutaj ta influenza i pneumonia to jest z COVID-em? To jest różnica. Ok. Naturalne zgony. 196,500 ekstra naturalnych zgonów. Tu mamy chronic lower respiratory diseases. To jest chroniczne, nie możesz oddychać. W 2019 było ich więcej. Jest 103 tysiące, a tutaj mamy 97 tysięcy w 2020. To jest różnica 5327. Czyli w 2019 było więcej zgonów liczonych jako ludzie nie mogli oddychać chronicznie. Natomiast jeżeli inne choroby, niechroniczne, gdzie nie mogą oddychać, jest prawie to samo. 28 tysięcy, 28 tysięcy. Minimalna różnica. Jeżeli chodzi o serce, minimalna różnica, tylko 1000. I dalej mamy, jeżeli chodzi o COVID, ile umarło ludzi w 2019? Zero. Ma sens. Chociaż tak naprawdę COVID chyba przyjechał do Ameryki w grudniu 2019. Ale... Mniejsza z tym. Takie są oficjalne dane. Analizujemy oficjalne dane. Więc zero. Natomiast ile umarło na COVID-a? I to jest multiple cause of death, czyli COVID plus inna choroba albo choroby. Nie sam COVID. 163 902. Czy to ma sens? To jest rubryka R 54 do 86. 54. To jest 2021 tydzień. Więc mamy 163 tysiące i 902. To jest oczywiście różnica 163 tysiące ekstra śmierci, no bo to jest COVID, który, gdzie było wiele chorób. Natomiast tutaj mamy COVID underlying cause of death, która jest sam COVID. Jest, przynajmniej ja tak rozumiem, wyszło im 151 tysięcy. No to nie ma sensu, ale tak im wyszło. Więc według oficjalnych danych okazuje się, że według oficjalnych danych rządowych USA, ich biurokracji, wychodzi na to, że jest wszystkich śmierci, wszystkich, all cause, wszystkie przyczyny śmierci, 184 tysiące 572 więcej przyczynów śmierci, więcej zgonów, przepraszam, więcej zgonów niż w poprzednim roku. I możecie to brać jak chcecie, możecie to analizować jak chcecie. Dlaczego są te ekstra zgony? Możecie to analizować jak chcecie, ale z tego co widać, to właśnie jest COVID, to właśnie jest COVID. To 184,572. To nie za bardzo ma dla mnie sens, ponieważ jeżeli COVID jest multiple cause of death, ok, to znaczy jest COVID jest z inną chorobą, a tutaj jest COVID underlying cause of death, to znaczy przyjęli, że COVID jest odpowiedzialny za tą śmierć. Ok, więc tutaj to oznacza, z tego co ja rozumiem, że COVID
był z inną chorobą. Natomiast tutaj to oznacza, że COVID mógł być z inną chorobą, ale jest brany jako główna przyczyna. Więc tutaj niekoniecznie przyczyną był COVID, że ktoś umarł. Może został zastrzelony i miał COVID-a. Dlatego ten numer jest większy od tego numeru. Dlatego rubryka R jest większa od S, z tego co ja rozumiem po angielsku. Ponieważ tutaj COVID był, ale niekoniecznie to był zgon. Mimo, żeby, więc uznali, że niekoniecznie COVID był winny. Natomiast tutaj uznali, że COVID był winny i tutaj jest COVID, być może z inną chorobą, być może sam. Okay. Tak to wygląda. I te 6%, które wszyscy, co się zająłem w poprzednim filmie, przetłumaczę to. W 6% śmierci COVID-19 był jedyną przyczyną zgonu. Czyli 94% zgonów, które są oficjalnie zapisane jako COVID, ci ludzie mieli inną chorobę. Jak to wytłumaczyć teraz? Well, pomyliłem się w poprzednim filmie. Powiedziałem mea culpa, przyznałem się do winy. Błąd. Nie. Według oficjalnych danych, tych co ja analizuję, nie. Spiskowcy nie mają racji w tej dziedzinie, jeżeli brać pod uwagę oficjalne dane. Okay? Ponieważ jak to działa? Owszem, to jest prawda, co oni mówią. To jest prawda, co mówi Jezus. Okay? To jest prawda, że 6% wszystkich zgonów, które są zaliczane jako COVID, było tylko przyczyną zgonu. 94% natomiast, czyli cała reszta zgonów, którym przypisuje się, że to COVID, mieli inne choroby. Średnio mieli 2,6 chorób albo kondycji, które przyczyniły się do śmierci. Więc z tego wygląda, że COVID nie zabija, tylko zabiły te inne przyczyny. 2,6 chorób. Okej? Okay? A COVID był tylko w tym ciele także. Tak to wygląda. I o tym teraz jest właśnie wielka, wielka walka i teraz będzie bardzo dużo wideo właśnie na polskich YouTubach. Te 6% będzie powiedziane. I wszyscy będą oglądali, będzie miliony wyświetleń i będą mówili 6%! To znaczy 94% ci ludzie mieli też inne choroby i to te inne choroby ich zabiły. I wszyscy to łykną. I wszyscy powiedzą, spisek. I wszyscy powiedzą, tak, wszyscy, co wierzą w koronawirus, to są idioci. A nie złapią tego, co ja wam teraz mówię, że jak patrzeć na zgony w Ameryce, to jest 184 500 ekstra zgonów, jeżeli tylko liczyć od pierwszego tygodnia do 33. I możemy to brać jak chcemy, możemy to powiedzieć, że to jest przypadkowe, że było więcej wypadków samochodowych, więcej samolotów się rozbiło, więcej gangów, BLM-y zabijają ludzi na ulicy, ludzie umarli na katar i tak dalej. Ale ja tego nie widzę z tych numerów tutaj. Okay, ponieważ numery, jeżeli chodzi o influenzę, pneumonię, nie możemy oddychać chronicznie, nie możemy oddychać, inne kondycje, arytmie, serce, arytmia i tak dalej, to są bardzo minimalne różnice, to jest parę tysięcy, 3000, 5000, 300, 1000, to są minimalne różnice między 2019 a 2020 rokiem. Okay? Największa różnica jest tutaj. Wszystkie przyczyny i naturalne przyczyny. Okay. To jest ta różnica. Ale ten numer jest większy? Jeju, co wy nie widzicie? Tu mamy all causes 1 817 000, a tu mamy naturalne przyczyny zgonu. Tutaj wszystkie te naturalne 1 658 000. Okay. Więc tu są wszystkie przyczyny, tu są naturalne przyczyny. Więc jeżeli chodzi o wszystkie przyczyny, przepraszam. Okej, wróciłem. A więc jak zwykle miałem telefon nie w tym momencie, to trzeba, nieważne, trzeba skończyć już film. Więc
A teraz na społeczności polskiej YouTube'owej w realu i suwerenny i wszyscy ci inni debile będą mieli filmy i będzie nagłośnione ta sprawa 6%, bo wszyscy czytają ten Twitter amerykański i tak dalej, wszyscy łykają jak pelikany to gówno. To jest takie, tacy ludzie. Co to takich ludzi wymagać? Więc ta liczba tych zgonów, ok? Ekstra zgonów. Czy wszystkie przyczyny, 184 tysiące ekstra zgonów jest na wszystkie przyczyny? To od was zależy, skąd myślicie ta liczba jest w tym roku. Mówimy tylko od pierwszego tygodnia do 33. Porównujemy oba lata, więc to od was zależy, w co myślicie to jest. Czy to jest ufolutki porwały ludzi, czy ludzie na katar umarli, czy ludzie na raka umarli, czy była wielka wojna i tylu Amerykanów zginęło. Skąd myślicie to jest? 184 500 ekstra zgonów w tym roku do 33 tygodnia. Okay? Porównując oba lata. Skąd to jest? Skąd to się mogło wziąć? 184 500. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, skąd to może być. Nie mam zielonego pojęcia, skąd tyle zgonów może być ekstra. Skąd to może być? I teraz pójdzie w świat właśnie fake newsy, teraz pójdą właśnie newsy, tak jak wujek Timo się pomylił, tylko oni się nie pomylą, oni to specjalnie zrobią, suwerenny, w realu i inne debile, i puszczą to, i Polacy to wszystko łykną, że tak, tak, że wszystko fejki, panie, 6%, zobacz, przyznali się, 94% inne choroby były tam. To znaczy, inne choroby ich zabiły. Podam dwa przykłady. Jak jesteś zastrzelony z naboju, to nie gijesz od naboju. Bijesz, ponieważ miałeś dziurę w sercu. Albo wykrwawiłeś się. I to jest zgon. To nie była wina naboja. Nabój po prostu leciał i tam zrobił ci dziurkę. Nikt to dziurki nie umarł. Po prostu nabój. Zrobił ci dziurę w sercu albo w płucu, wykrwawiłeś się i tyle. Nie umarłeś od naboju. Umarłeś od dziury w sercu albo dziury w płucu. Jak działa AIDS? Autoimmune Deficiency Syndrome. Ano działa tak, że osłabia twój organizm, że twój organizm nie może się bronić. Więc jak umierasz na AIDS, to masz dużo chorób w sobie, ponieważ twój system jest osłabiony. Na tym polega choroba AIDS. I teraz, jaki jest oficjalny zgon? To zależy, jak liczycie. Możecie powiedzieć, że jest AIDS i wtedy będziecie mieli bardzo małą liczbę zgonów na AIDS, ponieważ bardzo mało ludzi umrze, nie mając innej choroby i mając tylko AIDS, tak? To zaczyna mieć sens? Wszyscy, co jeszcze mnie oglądają ten film? Dlatego umrzesz na wszystkie inne choroby, ponieważ AIDS osłabił ci twój organizm. Umrzesz na wszystkie inne choroby, tylko nie na AIDS, więc 94% albo i więcej procent będzie wszystkich zgonów na AIDS będą miały inne choroby i tych chorób będzie bardzo dużo. Tak samo jest tutaj. Ponieważ COVID działa, osiada w twoich płucach i w twoim sercu i w twojej tam krwi i nie możesz oddychać i tak dalej, więc nie umrzesz tylko na COVID. Umrzesz na to, że będziesz miał inne choroby. I dlatego ta liczba ludzi, którzy umarli tylko na COVID, jest śmiesznie mała. Tak samo jak na AIDS to działa. Okay? Natomiast moja analiza w tym filmie, jeżeli chodzi o lata, to jest wszystko prawdziwe. Jak widzimy tutaj na całą Amerykę liczby ludzi, którzy umarli i są w miarę młodzi albo średnio średniowieczni,
nie są starcami. To jest śmieszne. To jest od początku tej pandemii, jak widzimy, to jest bardzo śmieszne sumy. To są śmieszne liczby. Ja przepraszam wszystkich, co umarli. Ja się nie śmieję z tych, co umarli. Okay? Jestem 100% poważny. Ale jeżeli wziąć pod uwagę, ile ludzi mieszka w USA, i to chyba podałem tutaj. Okay. To jest live. Okay? Tyle ludzi mieszka. Okay? Podliczmy sobie. Już nie wiem. To są miliony w Polsce, tak? Porównajmy, ile ludzi jest w USA, a ile umarło. Więc jak masz, jesteś niemowlakiem, albo jesteś, masz 4 latka, albo 5 do 14 latek, albo do 24, albo do 34, to dodajmy to sobie i zobaczmy, ile to jest. 1250 plus 280 plus 26 plus 12, to jest śmieszna liczba. Jest większa szansa, że wygrasz w totolotkę, w lotto chyba i zostaniesz milionerem, niż umrzesz na tą chorobę. 35 do 34 lat. 3300. Śmieszna liczba. Przepraszam wszystkich, co zginęli, ale to jest śmieszna liczba. 45 do 54 lat. 8600. Śmiesznie mała liczba. To jest o początku pandemii w USA. Na całe USA. Na wszystkich tych ludzi. W wieku od 45 do 54. 8600 ludzi zginęło. 55 do 64. 20 tysięcy ludzi. To już trochę więcej. Jest już od 55 lat do 64. 65 do 74. 34980. Widzimy ten trend. Im starszy, tym jesteś bardziej zagrożony przez tą chorobę. Nie żadną fake chorobę, ale chorobę. Więc jeżeli masz poniżej 40 lat, zacznij grać w totolotkę, bo są większe szanse, że wygrasz, zostaniesz milionerem w totolotkę, lotto, ja nie wiem, jak to się w Polsce nazywa, niż złapiesz tą chorobę. Tak samo jest 45 do 54. Jeżeli masz 85 lat i wyżej, to 51 710 ludzi umarło. Z tym, że ile umarło z tej najgorszej choroby, nieuleczalnej, stary wiek. Ktoś umiera na starość. To jest jedna choroba, na którą nie mamy żadnej strzykawki jeszcze. Więc jeżeli ktoś umarł i miał 85 lat plus, ale miał COVID-a, to i nie umarł ze starego wieku, tylko umarł na COVID-a, bo tak się oficjalnie liczy. Więc jak widzimy, i dziękuję wam, że zostaliście ze mną do końca tego filmu, jak widzimy, te liczby są śmieszne. To są śmieszne liczby w porównaniu z tą liczbą, ile ludzi mieszka w USA. Okay, to jest live. Nie wiem, jak to mierzą, ale powiedzmy, co do jednego. Okay. To są śmieszne sumy. Te tysiące ludzi, 3000 ludzi, 35 do 34 lat, to jest śmieszna suma. To jest śmieszna liczba trupów. Ja bardzo przepraszam tych, co umarli, ale to jest tragicznie śmiesznie. To jest tragikomedia. Czy umarłoby więcej ludzi, jakby nie było tutaj tych masek i jakby nie było tutaj tych wszystkich rygorów i godziny policyjnej i tego, że u mnie nie można wchodzić na plażę. Policja, latają helikoptery, jeżdżą policjanci i wypraszają wszystkich z plaży. Nie można wchodzić na plażę. Bo pandemia. Czyli jeżeli takich głupich nakazów by nie było, czy by zginęło trochę więcej ludzi? Możliwe. Ale z tego, co widzę, ludzie przecież teraz jeżdżą metrem, pociągami, autobusami. Pełne autobusy w godzinę szczytu są. Dupa przy dupie. Normalnie. I takie mamy śmieszne, niskie numery. I przez to trzeba było ekonomię światową rozwalić. Ekonomia światowa, a szczególnie USA, jak Trump został prezydentem, szła niesamowicie w górę. Jeżeli chodzi o czarnoskórych Afroamerykanów, najwięcej procentowo ich pracowało w pracy niż w każdym innym roku. No i to zostało zniszczone. Co ta pandemia daje? Szybka analiza, moja opinia, dupka na YouTubie, który się pomylił w poprzednim filmie. Well, bogacze zrobili na tym forsę. Są artykuły o tym. Nie będę szukał teraz.
Musicie mi w tym zaufać, albo sami znajdźcie. Natomiast kto na tym najbardziej cierpi? Nie ci, co dostają pieniądze od rządu, bo oni dostają czy tak, to jest drukarnia pieniędzy. Średnia klasa dostała w dupę i została całkowicie prawie zniszczona. Szczególnie ci, co mają swoje własne biznesy, biznesiki, restauracje, bary, sklepy, sklepiki, jakieś biznesy swoje, cokolwiek, robisz gry planszowe, gry komputerowe. Wszystko to, wszystkie prywatne małe biznesy padają jeden po drugim. Wszyscy ci najmądrzejsi ludzie, najbardziej aktywni, najbardziej ci entrepreneurs, którzy nakręcają całą ekonomię, bo ekonomia nie jest nakręcona przez olbrzymie firmy, nakręcają właśnie takie małe firmiki, ludzi normalnych. To wszystko padło. To wszystko jest w trakcie dogorywania. Ci ludzie stracili dorobek całego życia. Średnia klasa dogorywa. I musi sprzedać wszystko. Coś, co kosztowało rok temu 100 tysięcy, teraz kosztuje parę tysięcy. To jest na jednego dolara. Teraz mogą za każdego dolara wziąć parę centów. I kto teraz zaciera ręce i kupi to od nich? Tak jest. Wielkie, olbrzymie korporacje. Tak to działa. Witamy w kapitalizmie. To tak jakby ta pandemia była stworzona specjalnie, żeby zniszczyć średnią klasę. I mówimy o Europie i USA i Kanadzie. Średnia klasa to są biali ludzie. Są biali ludzie. To zostało zniszczone. Średnia klasa została rozwalona. Tą ekonomia średniej klasy została rozwalona. To są śmieszne liczby. Nawet jak bierzemy liczbę 180 tysięcy, 184 tysiące i pół. To wydaje się, to jest pokaźna liczba ekstra zgonów. Ale nie jak porównamy to do liczby ludzi, którzy mieszkają w USA. I w USA teraz, musicie mi uwierzyć, możecie być na wykopie, to wiecie o tym, że w USA wszystkie te protesty BLM-ów i tak dalej, wszyscy naukowcy powiedzieli, że to nie roznosi wirusa. To wirusa nie roznosi, jeżeli protestujesz w dobrej sprawie. Natomiast jak jesteś biały i protestujesz o to, że straciłeś pracę i chcesz, żeby te restrykcje minęły, to tak jak w Niemczech teraz, przychodzi policja i pałuje i aresztuje ludzi. Tak samo jest w USA. Jak biali protestują, że chcą pracę, to są rasiści, bandyci. Jak oni chcą pracować? Zniszczyć ich! I to jest robione w USA. I to jest robione w Niemczech. I to jest robione w Polinie, w Polsce. Wszędzie jest tak samo. Natomiast jak protestujesz dla BLM-ów, chcesz rozwalać sklepy, palić coś, to wirusa... Nie, to wirus nie ma nic do tego. To jest super i cudownie. Chcesz iść na plażę tutaj? W moim mieście? O nie, to jest zabronione. Nie wolno iść na plażę. Zabronione. Na plaży, słońce praży i są koronawirusy. To nie ma sensu nic. Więc taka jest moja analiza. To zostało stworzone, żeby rozpierdolić, rozwalić średnią klasę i tyle. To są śmieszne numery zgonów. Ci, co zginęli, bardzo przepraszam, ale jeżeli porównać te numery zgonów do tego, co totalnej populacji, to nie ma sensu, żeby cała ekonomia została rozpierdolona światowa. To nie ma sensu. I zakończę tak. Od kiedy, kurwa mać, Bill Gates jest znawcą od szczepionek? Co to kurwa jest? Od kiedy on jest szczepionkowiec? Ktoś może to wytłumaczyć? Zamiast robić z naukowcami i lekarzami z różnych krajów wywiady, to oni robią wywiady z Billem Gatesem jako ekspertem od koronki, wirusa i wszystkich innych wirusów. Co jest grane? Tyle w temacie. A teraz czekam na idiotów takich jak Suwerenny w Realu i innych debili polskiego YouTube'a, którzy będą mówili 6%, to wszystko ściema! 6%, patrzcie, 6%, zobacz! O kurwa, 6%, zobacz, tylko 6% umarło na COVID, reszta umarła na inne choroby, hurra, wszyscy to, hurra, ściema, uuu. Nie, to nie jest ściema.
jest prawdziwa choroba, tylko że została wykorzystana w celach politycznych. Czy ona została stworzona w laboratorium? Uważam, że tak. Specjalnie uważam, że tak. Cel, jak widzimy, zniszczyć średnią klasę, rozwalić średnią klasę, ponieważ za dobrze szło. Czy to jest prawdziwa choroba? Tak. Tyle w temacie. Długi film. Ci, co obejrzeli do końca, proszę o wasze uwagi. Czy się zgadzacie, czy nie zgadzacie. Film poprzedni jest unlisted, bo zawierał wielki błąd, ale zostawię go na YouTubie, żebyście mogli oglądać i komentować o tamtym filmie także. Dziękuję za uwagę.